O, co to spadło? Coś? Co to jest? To jest od kamerki. Śrubeczka. Dobra, majstrów, witam wszystkich. Z placu budowy, live, można powiedzieć. Świeci się, wszystko działa. Co tu tak nieład panuje na biurku? Co tu się dzieje, majstry? Wylewka jest zrobiona. Zakleiłem te rowki, które powstały po wyciągnięciu rurek. Rurki były w celu wypoziomowania, oczywiście wylewki, no i zrobienia je w poziomie. Tu są rurki, wywaliłem je wczoraj przy świeżej wylewce, znaczy świeżej, na drugi dzień po zrobieniu wylewki, aczkolwiek jeszcze świeżej, bardzo świeżej. Tak, i co? Użyłem tutaj zwykłej takiej posadzki cementowej po to, żeby zakleić te rowki. Nie robiłem zaprawy celowo, gdyż mam po prostu już wymieszany piasek ze żwirem. No i on by mi tu po prostu wchodził. No, brzydka struktura by się zrobiła. Nie zrobiłbym tego tak ładnie, tak gładko, jak tutaj zrobiłem. Tutaj mamy drobny kamyczek, drobna zaprawa. No i ładnie tutaj się nam to wszystko wyrównało. Jeszcze później, jak podciągnie trochę, to po prostu przelecę tak te boczki i ścieniuję to tak, żeby ta krawędź zanikła. O, tam ją widać, tam, bo tutaj już troszeczkę dubałem, ale jest jeszcze za mokro, żeby coś z tym robić. Musi troszkę podciągnąć zaprawa. No. I co? No, sprzątanie będzie wielkie tutaj teraz po tygodniu pracy, bo tydzień był ciężki, poprzedni. Ten będzie taki lightowy. Lampki sobie będę wieszał. Jakiś rysunek zrobię. Na spokojnie w tym tygodniu. Delikatnie. Trzeba tu będzie ogarnąć. Rureczki posprzątać. No, bo to jak to się mówi, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. No i dzisiaj tak chciałem to zrobić, bo to jest dobrze zrobić, póki jest wylewka świeża. Zakleić od razu te rowki. Ogólnie robienie samemu wylewki, samemu robienie zaprawy betonu, no jest dosyć trudne, czasochłonne, ciężka czynność. Myślę, że dużo bardziej się opłaca zamówić beton, który na pewno będzie umieszany lepiej niż my umieszamy w betoniarce. Ten skład, ta proporcja będzie idealna. No ale jeśli mamy do wykonania małe wylewki, małe powierzchnię i na przykład mamy wyznaczoną na to konkretny dzień, no to ciężko czasem to zorganizować i no czasami trzeba sobie umieszać samemu. Ja postanowiłem, że umieszam sam. Mieszanie betonu to nie jest taka prosta sprawa, to jest cały proces skomplikowany. Zaczyna się od doboru kruszywa, odpowiedni piasek i kruszywo trzeba kupić. Następnie trzeba odpowiednio wymieszać w odpowiedniej kolejności, czyli odpowiednia kolejność tych składników z dodatkiem najlepiej jakiegoś tam ulepszacza i następnie wymieszanie w odpowiedniej to proporcji. Po wykonaniu wylewki czy tam jakiejś konstrukcji, którą chcemy osiągnąć, no to wiadomo, trzeba pielęgnować beton przez wiele dni. Beton osiąga pełną wytrzymałość po 28 dniach. No, ja się cały czas uczę robić dobrej zaprawy betonowej. Pamiętam, raz zrobiłem taki podjazd sobie, no i sparzyłem się. Przez jakiś czas nie robiłem, unikałem robienia betonu, no bo poległem, że tak powiem. Posypało mi się to wszystko, bardzo szybko się kruszyło. No i zniechęciłem się, ale od jakiegoś czasu znowu próbuję dojść do
wprawy takiej, żeby robić naprawdę porządny, mocny beton. Żeby to był beton, beton. No. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie mi. Wszystko robiłem według proporcji. Zużyłem 325 kg cementu. Wylewki jest 2,75 na 3 metry, a więc jest niecałe tam 9,09 kubika, mniej tam 8 coś. W przeliczeniu na 9 cm, tam między 9 a 10 cm wylewki było. No to tak mniej więcej mi wychodzi, że powinienem zużyć właśnie tam chyba 300 kg, trochę mniej kilogramów tego cementu. No a zużyłem tam 325, no to powiedzmy, że troszeczkę więcej. Także wydaje mi się, że będzie dobrze. Zobaczymy. Teraz polewam beton. Polewałem wczoraj. Polałem sobie tutaj przed tą robotą. Oczywiście wszystko wyczyściłem. To gdzieś tam nagrywało się, tak, nagrywało. To będzie gdzieś tam w filmie takim zbiorczym, nie? No, dobra. Tutaj jeszcze zostało mi. Popatrzcie, normalnie wysypałem ten worek. Nawet było tak ubrane troszkę z tego worka. Tej posadzki cementowej. Zobaczcie, zostało mi dosłownie kielenka, nie? No, kielenka mi została dosłownie. Rękawiczki. Mam takie w pracy rękawiczki i normalnie kupiłem sobie 24 pary. Złoty 99 wychodzą. Także no, naprawdę cena w porównaniu do jakości, no, bardzo dobra. No co, majstry, przecież nie może się zmarnować. Zobaczcie, kurde, kielenka tutaj jest. Zaraz tu, kuźba, znajdziemy jakąś dziurę. Kurde. Tu jest dziura, zobaczcie. Tu są, pełno dziur jest na ścianie. I tak to trzeba będzie wytynkować i tak. Taka rzodka trochę. No, tutaj spróbujemy, żeby było to lekko przemieść. Jak już ma siąść, to ma siąść, nie? A nie jakieś, żeby odpadło mi tu kuźwa zaraz. I tak to będę kiedyś kleił i tak. Tu widzicie, o, co mi zostanie z jakiegoś tam, kurde, majstrowania, to od razu chlas na ścianę. I tam jest, o. Dobra. Uwaga. Chlas. No kiepsko trochę to mi wyszło, bo jest rzodkie. O, drugi był lepszy. Oj tak. Będzie. Tu w dziurę ma wejść. Trochę wylądowało na ziemi. Z węglem się zmieszało. No i trudno. Zawsze trochę zostało zaklejone. Dobra, majstry. Trzeba umyć sprzęt. I co? Będziemy się bawić. To powoli sobie ogarniać. I co, widzimy się w kolejnym filmie, jakąś tam zbiorówkę zrobimy z remontu, ewentualnie z królików. Do następnego.